Witam, mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych i zapraszam do obejrzenia kolejnego mojego filmu na kanale YouTube. Tutaj chciałam Wam pokazać z badań operacyjnych, z metody Simplex, taki element, jakim jest analiza wrażliwości, ale dokładnie ze względu na wartości współczynnika funkcji celu. Dokładnie jednego na przykładzie. Generalnie, jeżeli już wiemy, że jakaś tablica jest optymalna, czyli posiada w przypadku maksymalizacji wartości niedodatnie, czyli ujemne i zerowy współczynnika tutaj tego wskaźnika optymalności delta j, czyli cj minus zj i znamy określone rozwiązanie, co oczywiście omówiłam na innym filmie, zapraszam do zapoznania się z nim i mamy w tym momencie do odpowiedzi jeden element tego zadania, jakim jest sprawdzenie, czy optymalna struktura produkcji uległaby zmianie, jeśli zysk ze sprzedaży pierwszego wyrobu wzrósłby do 4 zł. Chodzi o to, że jeżeli współczynnik funkcji celu dla X1, czyli dla pierwszego wyrobu, wynosi 1 i mamy odpowiedzieć na pytanie, czy taka obecna struktura produkcji, jaką jest 4000 sztuk jednego wyrobu i 7000 sztuk drugiego wyrobu, byłaby nadal optymalną, gdyby jednak przy X1 funkcji celu nie była 1, a 4. My musimy to wykonać tak zwaną analizę wrażliwości. Ja ją wykonam w ten sposób, że po prostu Wam ją pokażę. Czyli co jeśli C1 wynosiłoby 4, a nie 1. Wówczas, co byśmy zrobili? Musimy sprawdzić, czy nadal w przypadku kryterium efektywności, jakim tu jest maksymalizacja, czy te wskaźniki optymalności nadal by były mniejsze, równe od zera, czyli ujemne lub równe 0. Czyli zakładam, że C1 jest po prostu dla X1 równe 4. Czyli tu zamiast, tutaj pokazuję jedynki, byłaby 4. Co wówczas by się działo? Jak się oblicza wskaźniki optymalności? Od tego musimy zacząć. Liczymy w ten sposób, że od tego górnego CJ, czyli na przykład to C1, od niego odejmuje Z1. A Z1 polega na przemnożeniu tych elementów tej, powiedzmy, to są współczynniki funkcji celu zmiennych bazowych, czyli te współczynniki, które mam tutaj w funkcji, w tablicy simplexowej ostatniej, przemnażam przez elementy macierzy simplexowej tej środka, ja bym tak powiedziała. Czyli w tym momencie CJ minus ZJ wyszło 0, bo po przemnożeniu od jedynki było odjęte co? 0 razy 0 plus 0 razy 0 plus 1 razy 1 plus 3 razy 0. Ale teraz w przypadku, gdy przy x1 mam 4, to mam tutaj zarówno 4, jak i tutaj mam 4, bo ten współczynnik funkcji celów się też zmienia, bo x1 jest zmienną bazową. Czyli dlatego tutaj mam zapis następujący: 4 minus, czyli ten współczynnik funkcji celu, minus 0 razy 0 jak było, plus 0 razy 0 też jak było, teraz 4 razy 1 plus 3 razy 0. I tutaj powinien być spełniony nadal warunek, że jest to mniejsze równe 0. Teraz muszę sprawdzić współczynniki, te wskaźniki optymalności dla pozostałych 5 zmiennych decyzyjnych, jakie są w tym zadaniu, czyli od x2 do x6 też powinno nastąpić sprawdzenie. Czyli ten zapis, który tutaj jest zaznaczony, ma następujący zapis, ponieważ działam według tej samej zasady, co tutaj. Czyli od współczynnika funkcji celu odejmuję zj, jakie mi tutaj wyszło. Czyli 3 minus 0 razy 0, 0 razy 0 plus 0 razy 0, przynajmniej nie tutaj, nie 1, a 4, bo powiedziałam, że przy x1 sprawdzam, czy 4 nadal spełni warunek optymalności, czyli 1 razy, przynajmniej jest 4 razy 0 plus 3 razy 1, czyli tak jak tu mam ten ładny zapis, 3 minus i jest podany. Kolejny wiersz też musi spełnić warunek, że będzie wynik mniejszy równy 0, czyli 0, który jest tu u góry, od niego odejmuję 0 razy 1,
0 razy 0 plus, i teraz uwaga, przy x1 powiedziałam ma być czwórka, czyli 4 razy 0 plus w tym momencie 3 razy 0 i wszystko powinno być mniejsze równe 0. Dla pozostałych trzech wierszy zatrzymajcie film i sprawdźcie, czy współczynnik funkcji celu minus te elementy przemnożone razy te elementy zgadzają się z tym zapisem, który tutaj mamy. Więc ten element odejmuje od to razy to plus to razy to, 4 razy 0, bo tu jest zmiana, 3 razy 0. Wszystkie elementy mamy tu wypisane i matematycznie poniżej musimy sprawdzić, czy w tym momencie wszystko jest spełnione. A więc ja tu ładnie mam napisane, że w nawiasach są przemnożenia kolumny współczynników zmiennych bazowych, czyli to, przez elementy kolejnych kolumn wewnątrz tablicy simplex, ale przy założeniu, że C1 jest równe 4, a nie 1. Czyli teraz, jeżeli to sobie maksymalnie uprościmy, no tutaj są same zera, tu też jest 0, czyli to pomijam, tu jest 0, tu zostaje tylko trójka, więc zostają nam w uproszczeniu takie nierówności i sprawdzam w tym momencie, czy wszędzie wychodzi ok. Na pewno 0 jest mniejsze równe od 0, tu wszystko się zgadza. Tu też się zgadza, ale niestety dla ostatniej zmiennej po odpowiednim podstawieniu wychodzi na to, że 3,4 jest mniejsze równe od 0 i my sprawdzamy, czy to jest prawda. Niestety nie jest to prawda. Ten warunek nieujemności w przypadku x6 nie zajdzie dla C1 równego 4, a więc możemy to rozumieć w ten sposób, że ta zmiana ceny x1 do poziomu równej 4, a było 1, na pewno spowoduje zmianę bieżącego planu optymalnego. Jeżeli już zadanie by było polegało na tym, że mamy ustalić, czy się zmieni plan i jak się zmieni, czyli jaka będzie optymalna nowa produkcja, to byśmy musieli inaczej postąpić. Ale jeżeli mamy tylko ustalić, czy zmiana planu optymalnego nastąpi, czy też nie, przy zmianie ceny x1 do poziomu 4, oczywiście z poziomu wyjściowego 1, to wystarczy sprawdzić tą analizę wrażliwości, a nie rozwiązywać nowy cały program. Oczywiście rozwiązanie całego nowego programu przy założeniu, że C1 jest równe 4, a nie 1, na pewno nie powinno być błędem, ale jest po prostu stratą czasu. Choć mogę oczywiście powiedzieć, że no niektórzy wykładowcy przy nierozwiązaniu takiego problemu analizy wrażliwości, a rozwiązaniem nowego programu może uznać to za błąd, ale nie musi. To jest kwestia indywidualna wykładowcy. A więc ja Wam pokazałam analizę wrażliwości ze względu na wartość współczynnika funkcji celu i pomogłam Wam sprawdzić, czy nastąpi zmiana, sam fakt, czy nastąpi zmiana bieżącego planu optymalnego, gdy zmieni się wartość współczynnika funkcji celu do określonego konkretnego poziomu. Na pozostałych moich filmach możecie zapoznać się z metodą Simplex, z pozostałymi jej elementami. Wszystko jest na playlistach. Korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Kopiujcie linki do filmów, wysyłajcie znajomym. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę powodzenia w nauce. Oglądajcie pozostałe filmy, sami rozwiązujcie jak najwięcej zadań, a gdy macie z nimi dalsze problemy, jak najbardziej możecie mailować do mnie na adres zadania-projekty@wp.pl lub wchodźcie na stronę internetową zadania-projekty.pl, a gdy będziecie mieli problem, na pewno mogę Wam pomóc.